o tym, jakie są oczekiwania turystów, jakie są trendy w turystyce, opowie nam pani Iwona Patek, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zapraszam bardzo serdecznie. Witam państwa serdecznie i na początek chciałam powiedzieć, jak się cieszę, że was widzę. To jest właśnie wartość dodana, o której pani marszałek wspomniała. To jest niesamowita relacja i to jest oczywiste, że turystyka bez takich relacji nie istnieje. I w związku z tym powracamy, mam nadzieję, że powracamy do normalności. Ostatnie lata przyniosły nam wiele niespodziewanych zmian. Zmian w każdym aspekcie życia. Życia społecznego, życia gospodarczego, życia politycznego. Zmiany te oczywiście są obecne i dotkliwe bardzo dla całego rynku usług turystycznych. W mediach przekazuje się bardzo dużo informacji na temat skutków pandemii, skutków działań wojennych, skutków sytuacji gospodarczej, kryzysu gospodarczego. Natomiast bardzo mało uwagi zwraca się na zmianę trajektorii myślenia turystów, uczestników ruchu turystycznego. To są zmiany myślenia, zmiany postrzegania, zmiany potrzeb, tak, zmiany oczekiwań tych turystów. I o tych zmianach chciałabym państwu dzisiaj przedstawić wiedzę i informacje, które są udziałem badań, olbrzymich badań na ponad 24 tysiącach turystów reprezentujących 32 kraje. Te badania zostały zrealizowane przez portal Booking.com w 2022 roku. No i wyniki pierwszego pytania, po co chcemy podróżować w 2023 roku, może nie są zbyt oczywiste, proszę państwa, ponieważ pandemia, tak jak wiemy wszyscy, bo wszyscy tych relacji jakby doświadczyliśmy, braku relacji doświadczyliśmy, przyniosła wiele takich właśnie skutków w zainteresowaniach turystów i w ich postrzeganiach i bezpieczeństwa wyjazdów, ale i potrzeb i celów wyjazdów. I na pierwszym miejscu według tak dużej grupy turystów pojawiają się wyjazdy nostalgiczne, czyli my jesteśmy jednak bardzo takimi nostalgicznymi, duża część osób jest takim nostalgicznym tak przedstawicielem jakby udziałowców w turystyce i porusza się właśnie kierując się takimi motywami, ale również bardzo silnie chcemy zapoznawać się z lokalnymi kulturami, uczestniczyć wręcz właśnie w kulturze. Oczekujemy doznań związanych z kulturą w każdym również jej aspekcie tej kultury, tak, i materialnej, i niematerialnej. I co znamienne również, po tej całej sytuacji, tych nieoczekiwanych takich dla nas wydarzeniach, staramy się zainteresować jakby mniej komfortową częścią naszego pobytu. Chcemy wyjść ze swojej strefy komfortu i chcemy być również uczestnikami tych usług, które związane są z survivalem, z przygodą, z podróżą, z odkrywaniem niecodziennych, zapomnianych bądź owianych czasami złą legendą miejsc. No więc, jeśli wiemy, po co głównie chcemy podróżować, ale przyjrzyjmy się innym powodom również podróżowania. I tutaj na uwagę właśnie zasługuje też taki kierunek rozwoju duchowego, wyjazdów medytacyjnych. W bardzo wielu gospodarstwach agroturystycznych już i w naszym terenie już to ma miejsce, to się odbywa, tak? Ale także, proszę państwa, odpoczynek w odosobnieniu. Będę wskazywała na moje doświadczenia wynikające z oceny gospodarstw agroturystycznych w województwie warmińsko-mazurskim, wieloletnim udziale w komisji konkursowej i widocznych zmianach właśnie tych oczekiwań turystów. Podczas gdy nie mieliśmy z tym problemu, żeby jakby obcować i wypoczywać w otoczeniu dużej grupy turystów przed pandemią, to pandemia przyniosła nam również te nieoczekiwane takie zmiany, że część osób naturalnie, racjonalnie podchodziła
doprowadziła do jakby skutków, ewentualnych skutków, tak, przebywania w dużych grupach i wybierała te obiekty, które gwarantowały odosobnienie, które gwarantowały taki duży komfort osobisty. I tutaj też przejawiają się te potrzeby takie podróży właśnie w odosobnieniu. Ale też, proszę Państwa, potrzebujemy tych takich doznań na pograniczu paranormalnym, można by powiedzieć, tak? I tu pojawiają się, to jest duża grupa, jak widać ze wskazań, grupa turystów, która oczekuje na przykład tak, spotkania z jakimiś nawiedzonymi duchami, tak, czy odwiedzenia miejsc, które się też właśnie takimi charakteryzują, miejsc lądowania UFO. No my nie mamy tutaj w naszym terenie na razie tak, ale zawsze jest też no, jakby możliwość tego, żebyśmy odnajdywali inne ciekawe miejsca, chociażby piramida w Rapie, tak, o której mało wiemy, a która też niesie ze sobą właśnie takie wartości, jak odkrywania i historii, ale też tego paranormalnego poniekąd zjawiska. No i podróże, to już też było powiedziane, bez wychodzenia z domu, poruszanie się w wirtualnej przestrzeni, to wydaje się być takim wzrastającym trendem w rozwoju usług turystycznych. Czego pragną turyści w 2023 roku? No, bardzo duża część oczekuje powrotu do możliwości korzystania z wyjazdów służbowych, wyjazdów integracyjnych. Pandemia to w dużej mierze tak ograniczyła i teraz już widzimy na rynku usług tych właśnie takich intensive travel rozwój tego rodzaju gatunku turystyki. W związku z tym, że wyjeżdżamy i oczekujemy tych pobytów takich związanych z wyjazdami służbowymi, to też staramy się, to będzie takim istotnym trendem, w tym, żeby przedłużyć te pobyty służbowe i zostać na kilka dni urlopu dłużej. Chcemy wykorzystywać wyjazdy do zwiększenia swoich zdolności przetrwania. To było w tych motywach wyjazdów, tak? Czyli do nauczenia się być może jakichś predyspozycji, osiągnięcia jakichś umiejętności, tak? Chcemy doświadczać szoku kulturowego. Wydaje się to takie nieracjonalne, tak? Bo już mamy wysoki poziom dosyć różnego rodzaju emocji i wrażeń spowodowanych właśnie takim zamknięciem w domu, więc teraz wychodzimy i wychodzimy ze wzmożoną siłą, czyli poszukujemy właśnie tych doznań takich bardzo gwałtownych. Chcemy się wybierać na wakacje poza siecią. To jest paradoksalne być może się wydaje, ale już znajduje się część osób i to młodych użytkowników, tak, czy odbiorców usług turystycznych, które chcą zobaczyć, jak to jest bez sieci, bez telefonu komórkowego, bo oni już są poniekąd zmęczeni tym i wydaje się, że to będzie w jakiejś części też taka dosyć dobry taki kanał do tego, żeby pokazać tym młodym ludziom, że świat jest również realny i on istnieje tu i teraz i nie tylko w telefonie komórkowym. Dobrze, proszę Państwa, trendy turystyczne niestety stoją pod znakiem drożyzny i no, to jest dla nas oczywiste, ale turyści też chcą w pewien sposób minimalizować te wydatki i zmniejszać, tak możliwie zmniejszać, znajdując programy lojalnościowe, znajdując zniżki, rezerwując poniekąd wcześniej, chociaż ostatnie wakacje nasze u nas tutaj pokazały, że turyści tak naprawdę nie dokonywali dużo wcześniejszych rezerwacji. Oni działali na zasadzie decyzji właśnie tu i teraz. Jest dobra pogoda, tak wyjeżdżamy na krótkie wyjazdy. Tutaj staramy się poszukiwać takich ofert, które dają nam możliwie największe profity i możliwości obniżenia tych kosztów podróży. A jak możemy oszczędzać pieniądze, te pieniądze, które przeznaczamy na organizację turystyki? No właśnie w taki sposób, żebyśmy mogli planować podróże poza sezonem, kiedy te usługi będą
bardziej korzystne cenowo, tak? Rezerwując z wyprzedzeniem, korzystamy z programów lojalnościowych i też, proszę Państwa, odwrotność dotychczasowego trendu, czyli organizujemy dłuższy wyjazd zamiast kilku krótszych, bo jest ograniczenie, że tak powiem, kosztów przejazdu. A na co turyści chcą wydać pieniądze w tym roku, tak? Chcą wydawać pieniądze generalnie na przeżycia, na wrażenia, na emocje. I tutaj takim bardzo dobrym kanałem przeżyć są przeżycia kulinarne, wrażenia kulinarne. To są jest doświadczenia nowych smaków, kuchni etnicznych, tak? Ale również, proszę Państwa, część z nich jak najbardziej zainteresowana nadal wygodnym, komfortowym zakwaterowaniem i all inclusive, tak? Ale też jest zainteresowana tym, żeby się przemieścić i mieć możliwość bezpośredniego połączenia do miejsca docelowego. Poszukują także małe grupy turystyczne, poszukują także prywatnych przewodników. Tu otwiera się szansa właśnie dla przewodników, tak, którzy mogą świadczyć takie ekskluzywne usługi dla turystów. No i w końcu również jest nastawienie na wspieranie lokalnej przedsiębiorczości. Tak? Bardziej chcemy się wtopić w społeczeństwo i chcemy również wspomagać finansowo to społeczeństwo. No i teraz chciałabym w kontekście tych oczekiwań turystów powiedzieć o trendach, które w tym roku się kształtują i oczekiwaniach również w związku z tym dla organizatorów usług turystycznych. Pierwszym takim trendem, bardzo silnie identyfikowalnym, jest vacation, czyli praca połączona z wypoczynkiem. Jak mówiłam, powracamy do wyjazdów motywacyjnych, do wyjazdów integracyjnych i chcemy przedłużyć chociaż o chwilę, tak, ten czas przeznaczyć na wypoczynek indywidualny. Dlatego tu potrzebne jest zorganizowanie dla uczestników ruchu turystycznego bardzo dobrych warunków do tego, żeby mogli połączyć te dwie sfery życia. I te warunki oczywiście z jednej strony muszą być zapewnione poprzez łącze internetowe, bo jednak służbowo potrzebujemy takich technologii, a z drugiej strony też przez jakąś strefę taką green rest, strefę taką komfortu i wypoczynku dla całej rodziny, żebyśmy mogli po prostu cieszyć się jednym i drugim. Tak? Kolejnym takim trendem jest przedłużenie właśnie tych wyjazdów służbowych o kilka dni urlopu. I tu od strony organizatorów turystyki jest konieczność zapewnienia indywidualnych programów turystyki. Jeśli my nastawiamy się na organizację grup konferencyjnych, pobytów konferencyjnych, to drugą częścią jakby naszej oferty powinna być oferta usług indywidualnych i właśnie stworzenie takich komfortowych i bardzo sprawnych w organizacji możliwości korzystania z dobrodziejstw otoczenia. Kolejnym, myślę, że to jest trend, który od lat już jest silnie zakorzeniony w działalności turystycznej, ale on cały czas się wzmacnia. Jest podejście ekologiczne, proekologiczne. I to podejście z jednej strony wynika z tego, że sami turyści, tak, są w znaczącym stopniu ekologami i preferują tego rodzaju podróże, ale też oczekują bliskości natury. Te działania proekologiczne czasami są motywem do wyboru obiektu hotelarskiego. Jest pewna grupa osób, tak, która kieruje się właśnie takimi motywami i wspiera te obiekty, które bardzo wyraźnie rozwijają się w działaniach proekologicznych. Prowadzenie własnych upraw to też jest narzędzie do tego, żeby angażować turystów do udziału, do tego, żeby starali się rozwijać swoje nowe doświadczenia, zdobywać nowe doświadczenia, to co mówiłam wcześniej, ale jednocześnie, żeby utożsamiali się, to zwłaszcza na poziomie gospodarstw agroturystycznych. I to się dzieje, to się już dzieje, proszę Państwa. Utożsamiali się z produkcją, z tym, jak to jest wytworzone, żeby dzieci wiedziały, że mleko jest od krowy, a nie z Biedronki czy z kartonu, tak? Żeby wiedziały, że to, co rośnie na łące, to też może być jadalne, tak? To są wartości dodane, żeby rozpoznawały, tak, poszczególne chociażby warzywa. Bardzo chętnie turyści angażują się w takie działania, wręcz oczekują takich działań, które będą jakby też
uatrakcyjnieniem czasu pobytu. No i możliwość obcowania z przyrodą, kontakt z naturą, wyrażający się w bardzo wielu aspektach, ale między innymi w wystroju wnętrz. My jesteśmy w dużej mierze estetami, w związku z tym też te miejsca muszą być klimatyczne, muszą być takie naznaczone estetyką, tak? Bo to będzie również warunkowało wybór miejsca. W hotelach miejskich, proszę Państwa, pojawiła się potrzeba oczyszczacza powietrza, jak się okazuje, tak? Wielu turystów zwraca na to uwagę. Oczywiście pan dyrektor mówił, że turystyka zrównoważona to nie jest trend, bo to się już dzieje, to się rozwija i bardzo dobrze, ale w tej turystyce zrównoważonej można zidentyfikować pewien taki silną taką potrzebę slow turizmu, tak? Slow turizmu od właśnie strony wyjścia do lokalnej społeczności, korzystania z dobrodziejstw tego, co jest unikatowe, poszanowania w końcu tego, co jest dane nam i starania się o to, żeby zachować to jeszcze dla przyszłych pokoleń. A więc tutaj od organizatorów turystyki też oczekuje się opracowywania takich tras, które będą łączyły lokalną bazę noclegową z atrakcjami, które znajdują się poza utartymi szlakami. Realizowania też turystyki w taki sposób, który będzie akceptowalny dla lokalnej społeczności. Nie możemy zapominać, proszę Państwa, a wiele mamy przykładów na to, że lokalne społeczności niestety pozostają gdzieś, że tak powiem, pominięte w tej przestrzeni organizowania turystyki, budowania nowych, olbrzymich obiektów turystycznych. No i wcześniej czy później ten konflikt może nastąpić, tak? Współpraca z lokalnymi grupami działania. Ja uważam, że lokalne grupy działania są doskonałą formą na to, żeby identyfikować sposoby na zwiększenie tej pozytywnej interakcji między mieszkańcami a turystami. To jest bardzo, wydaje mi się, potrzebne do tego, żeby w lokalnych grupach działania też, tam są pasjonaci, ale też były osoby, które będą się angażowały jakby w kierunki rozwoju turystyki. Rozwój infrastruktury zewnętrznej, oczywiście zajęcia na świeżym powietrzu, tego oczekujemy, takiej aktywności podczas podróży. Podróże nastawione na doświadczenia, tak jak mówiłam, tych wrażeń nam, przepraszam, brakuje. I chcemy podczas swoich wyjazdów zbierać jak najwięcej doświadczeń tych pozytywnych jak najbardziej, tak? Tworzenie tych doświadczeń może się odbywać poprzez na przykład właśnie jakiś wystrój wnętrz, tak? Które niejednokrotnie później możemy zastosowywać i adaptować w swoich warunkach. Umożliwienie poznawania właśnie tej kultury lokalnej, zapewnienia. Tu wymaga od organizatorów turystyki zapewnienia dostępu przede wszystkim do sprzętu turystycznego, do możliwości uprawiania różnego rodzaju turystyki, do możliwości na przykład rozwijania się w takich umiejętnościach jak medytacje czy yoga, do wykorzystania też zasobów medycyny indyjskiej czy medycyny chińskiej. Grupa, bardzo duża grupa turystów jest zainteresowana właśnie takimi usługami, a może po prostu sianoterapia, o której zapomnieliśmy, która jest, wydaje się, mało kosztownym elementem oferty turystycznej, nazywana morfiną przyrodolecznictwa. Spontaniczność dokonywania rezerwacji wynika z tego, że my tak naprawdę nie jesteśmy czasami w stanie zidentyfikować możliwości na wiele miesięcy wcześniej. Dlatego te rezerwacje z jednej strony są wyszukiwane, jeśli chodzi o kontekst ekonomiczny, z dużym wyprzedzeniem, żebyśmy mogli oszczędzać jak najwięcej środków, a z drugiej strony decydujemy się na dokonywanie rezerwacji tak na kilka, czasami godzin przed wyjazdem, tak? I wówczas to jest bardzo duże wyzwanie dla hotelarzy, ażeby zorganizować system pracy i organizację pracy w swoich obiektach, żeby można było w takiej bardzo dużej zmienności pracować, bo to są i wyższe koszty i konieczność zmiany przyzwyczajeń, ale niestety oczekiwania turystów w tym kierunku właśnie zmierzają. W końcu wyjazdy wielopokoleniowe, proszę Państwa. Zachłysnęliśmy się wolnością, indywidualnością, ale teraz czerpiemy, zbieramy coraz więcej informacji międzypokoleniowych. I to też przeradza się w
trend, który rozwija się w usługach turystycznych. Czyli wymagania od strony organizatorów turystyki są takie, aby stworzyć odpowiednią strukturę chociażby zakwaterowania, aby zapewnić ten atrakcyjny czas dla seniorów i dla dzieci, aby ten wspólny czas połączyć jednym mianownikiem. Takim mianownikiem, doskonałym mianownikiem są warsztaty kulinarne, bądź też odwiedziny na przykład w jakichś miejscach związanych z kulinariami. Uruchamia się wiele emocji związanych z smakami, z odniesieniem do dzieciństwa. Wiele takich wrażeń, o których nawet sami nie jesteśmy w stanie opowiedzieć, tak? To się dzieje w związku właśnie z tym, że możemy jeszcze, seniorzy się bardzo czują w tym obszarze docenieni, że mogą przekazywać te tradycje kulinarne swoim kolejnym pokoleniom i też korzystają właśnie z tych doświadczeń, które są przekazywane w ramach właśnie takich atrakcji jak warsztaty kulinarne. Rozwój technologii ułatwiających podróżowanie był również dzisiaj omawiany i to jest, wydaje się, bardzo trend, który już jest na rynku i będzie się aktywnie rozwijał. Tu jest duża aktywność, jeśli chodzi o portale rezerwacyjne w tym zakresie. No i w końcu wkracza na rynek klient, który właśnie jest bardzo silnie zaangażowany w wirtualizację życia i on też oczekuje czasami, aby spojrzeć przez tą perspektywę okularów i zobaczyć to miejsce, do którego być może się wybierze za jakiś czas, ale z poziomu swojej kanapy jak na razie. Bardzo silna marka, polska marka turystyczna, która była przez pana dyrektora również prezentowana, tak, sprawia, że zidentyfikowany jest taki trend nazywany wakacjami za rogiem, staycation, czyli odkrywanie tych pięknych miejsc, które my mamy w dostępie, na wyciągnięcie ręki, tak? O których do tej pory nikt nie słyszał albo były w bardzo małym stopniu promowane. Tu jest ogromna szansa do zagospodarowania tego całego terenu dla właśnie takich bardzo niewielkich miasteczek, tak? Dla stworzenia tej przestrzeni odpoczynku, ale też przestrzeni na uzyskiwanie możliwie wyższych, że tak powiem, dochodów przez mieszkańców, tak? Czyli dla społeczności lokalnej. Wymaga również to atrakcyjnej oferty pobytu, no jak najbardziej, jak wszystko wymaga atrakcyjnej oferty, żeby skusić i przyciągnąć gości, tak? I te miejsca nieznane są, myślę, w każdym regionie, w naszym również. To są miejsca o bardzo dużym podłożu historycznym, ale też społecznym. To są reprezentanci różnych grup społecznych, różnych mniejszości narodowych i to warto też byłoby wykorzystywać, proszę Państwa, w swoich działaniach promocyjnych. No i w końcu na kanwie tego, że tak tu i teraz mamy city breaki, bardzo silnie trend rozwijany, ale te city breaki przeradzają się trochę w taką potrzebę odwiedzania miejsc nie tych bardzo znanych, popularnych, bo już wszystkie stolice odwiedziliśmy i te bardzo atrakcyjne miasta, tak? A my chcemy teraz odwiedzać te miasta, które nie były jeszcze albo w sferze naszych zainteresowań, albo też nie są tak popularne. No i tu są wymagane dosyć sprawne i szybkie połączenia komunikacyjne, żeby ci turyści mogli dotrzeć do jakiegoś miejsca. Nie wszystkie regiony mają porty lotnicze, tak? A jeśli mają, też nie zapewniają takiego dostępu z wszystkich miast. Tu chodzi o to, o aktywność wyjazdów turystycznych w kraju, bo tego też turyści potrzebują. Czyli pokazały nam to 2 lata w Polsce, w polskiej turystyce, że częściej decydowaliśmy się na wyjazdy krajowe, aniżeli zagraniczne. Oczywiście z różnych względów, natomiast wykorzystując to, należałoby teraz spojrzeć z perspektywy właśnie takiego, że tak powiem, zaangażowania turystów w odwiedzanie tych mniejszych miast i miasteczek.
propozycje moje, głównym bohaterem tego roku, tak są takie, żeby w Olsztynie, czyli w mieście o bardzo dużym potencjale, zorganizować właśnie gry na przykład miejskie, questy, tak, związane z postacią Mikołaja Kopernika, konkursy rzeźby w piasku, przecież mamy piękne jeziora i olbrzymie możliwości wykorzystania tego. Czy już, jak pani marszałek mówiła, konkursy na graffiti, to się już też tak będzie działo. Więc tych propozycji i możliwości wykorzystania to nie tylko w mieście w Olsztynie, ale w ogóle w regionie jest bardzo dużo. No i proszę państwa, co łączy Kopernika i gastronomię, tak na zakończenie, tak? No to oczywiście łączą gwiazdy i starajmy się, żeby te gwiazdy świeciły jak najjaśniej, żebyśmy my jako turyści, państwo jako organizatorzy turystyki jak najbardziej, że tak powiem, zwiększali możliwości i ilość tych gwiazd w przyszłych naszych działaniach. Dziękuję bardzo. Dziękuję.